Od Szwecji do Wielkiej Brytanii, ale po drodze będzie Meksyk, Nowa Zelandia, Portugalia, Finlandia czy też Japonia. W sumie 13 odcinków będzie liczył tegoroczny serial jednego z najbardziej pasjonujących widowisk sportowych, rajdowych, Mistrzostw Świata, które przechodzą wielką metamorfozę. Na początek Szwecja, chociaż przyzwyczailiśmy się, że to Monte Carlo rozpoczynało zazwyczaj rajdowe Mistrzostwa Świata. Ale działacze z Monte Carlo mają inne pomysły na życie i póki co nie mieszczą się w kalendarzu tego najbardziej prestiżowego rajdowego serialu. Ubiegły rok przyniósł 6. z rzędu zwycięstwo mistrza nad mistrza, a więc Sebastiana Leba. Ale przyszło mu stoczyć zażarty pojedynek z Mikko Hirvonenem, który przegrał na finiszu z Lebem zaledwie o jeden punkt. Do rywalizacji próbował się także włączyć Peter Solberg, ale nie dysponował najlepszym samochodem. W tym sezonie powinno być zupełnie inaczej. Leb wygrywał w Szwecji. Ale było to w 2004 roku. W 2008 roku rolował i nie ukończył rajdu. Wygrał wtedy Latvala, a w tym roku faworytem jest Mikko Hirvonen. A może Peter Solberg też ma na swoim koncie zwycięstwo w rajdzie Szwecji. Świetnie jeździ w takich bardzo trudnych warunkach i sensacja nad sensacjami. Dwukrotny mistrz świata Markus Grönholm powraca na rajdowe trasy. Na razie tylko na trasy rajdu Szwecji. I Kimi Räikkönen. Tego zawodnika nie trzeba przedstawiać. Mistrz świata, ale Formuły 1 w sezonie 2007. Jestem przekonany, że to wielkie wyzwanie, ale także niezła zabawa. Ten rajd będzie dla nas bardzo trudny. Zimowe warunki są dla mnie bardziej nieprzewidywalne, a OS-y wyglądają na trudne. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Z całą pewnością będzie trudniej niż na torach Formuły 1. Może łatwiej będzie Mikko Hirvonenowi, wicemistrzowi świata, temu wielkiemu przegranemu z ubiegłego roku. W ubiegłym roku wszystkie rajdy przejechałem dość ostrożnie, a wiele rzeczy mogłem zrobić inaczej, tak aby zdobyć te dwa punkty, których zabrakło. Przeanalizowałem cały poprzedni sezon bardzo dokładnie i to z pewnością pomoże mi w tym roku. Czasami muszę odważniej podejmować decyzje dotyczące także samochodu, doboru opon czy taktyki. Tak zamierzamy działać i będziemy to robić. I nie myśleć o czymś dopiero następnego dnia, bowiem wtedy jest już za późno. Sebastian Leb, czy sięgnie po siódmy tytuł? Przez ostatnie lata starałem się jeździć jeszcze szybciej, ale jest to już coraz trudniejsze. Chcemy jeździć równo i szybko. Wiem, że w tym roku pokonanie Mikko będzie bardzo, bardzo trudne. Ale zobaczymy. Tak wygląda czołówka kierowców startujących w jubileuszowym 60. rajdzie Szwecji. Sebastian Leb i Dani Sordo, reprezentanci Citroena, Jari Matti, Latvala, Mikko Hirvonen to oczywiście reprezentanci Forda. No i wspominany już Markus Grönholm i Kimi Räikkönen. I Khalid Al-Qassimi, kierowca z Emiratów Arabskich, dla którego mrozy panujące w Szwecji to niemal szok termiczny po przylocie z Dubaju. Karlstad. Od 1967 roku baza rajdu Szwecji. A na starcie nie tylko kibice, ale również książę Karl Filip, następca tronu Szwecji. Czwartkowy wieczór. Super OS. I Peter Solberg od razu bardzo agresywnie, zbyt agresywnie i tak to się kończy. Na Super OS-ie potwierdza się stara prawda. Nie można wiele zyskać, można za to wiele stracić. Solberg stracił 18 sekund.
a Sebastian Loeb oraz Mikko Hirvonen w prestiżowym pojedynku. Tym razem 1-0 dla Hirvonena, chociaż różnica na mecie zaledwie 0,2 sekundy, a najszybszy Dani Sordo, i to on jest pierwszym liderem jubileuszowego 60. rajdu Szwecji. W piątek 6 odcinków specjalnych, 2 pętle, składające się każdorazowo z 3 prób sportowych. Park serwisowy w Hackfors, oddalony od Karlstadt o ponad 80 km. I właśnie w Karlstadt, na zakończenie etapu, jeszcze raz Super OS. Te zdjęcia nie pozostawiają wątpliwości. Zima nie żartuje. Rano było dość zimno, ale jestem już gotowy. Wiem, że to nie będzie dla mnie łatwy rajd, ale zobaczymy, jak nam pójdzie. Wspomniany już Khaled Al-Qassimi. Te niskie temperatury to dla niego największy problem. 3 odcinki specjalne pierwszej pętli i Sebastian Loeb jako pierwszy wyrusza na trasę. Jest przecież mistrzem świata. Pokryte śniegiem, ale przede wszystkim lodem, szutrowe trasy w szwedzkich lasach. Dziwicie się Państwo zapewne, jak to możliwe, że samochody mimo wszystko utrzymują się w torze jazdy. To oczywiście zasługa wspaniałych zawodników, ich umiejętności, znakomitych samochodów, a także wyjątkowych opon na każdej z nich. 400 wolframowych kolców, tak zwanych długich kolców. To dzięki nim możliwa jest taka jazda. Ale nie oznacza to bynajmniej, że nie działają tutaj prawa fizyki. Kolce też działają tylko do pewnej prędkości. Pierwszy międzyczas na pierwszym piątkowym odcinku specjalnym i tam najszybszy był Sordo, ale już wkrótce na czele pojawia się Hirvonen. Po ponad 16 kilometrach to on prowadzi przed Loebem i Sordo. Ale w końcówce tego OS-u najszybciej pojedzie mistrz świata Sebastian Loeb. I to on będzie miał najlepszy czas. To nie była dobra jazda. Byłem niekiedy zbyt ostrożny. Nie zaatakowałem agresywnie, tak jak przed rokiem w Wielkiej Brytanii. Ale zaczynam się budzić. Dani Sordo nie będzie po drugim odcinku specjalnym liderem. Przegrał nie tylko z Loebem, przegrał także z Hirvonenem. Różnica jest wyraźna. 3,3 sekundy. Na kolejnych próbach Sordo wygrywa z Hirvonenem. Na trzeciej próbie przegrywa tylko z Loebem. Hirvonen wraca do gry na czwartym OS-ie. I to on jest najszybszy podczas 4. odcinka specjalnego. Peter Solberg i Markus Gronholm. Ten pierwszy wreszcie ma chyba samochód na miarę swoich oczekiwań. Markus Gronholm zasiadł za kierownicą Focusa zespołu Stobart, ale przypomnijmy, Gronholm przecież nie jeździł już od 2 lat w rajdach. Inna sprawa, że rajd Szwecji to ulubiona impreza długiego Markusa. Zwyciężał tutaj przecież aż 5-krotnie.
tym razem nie idzie mu tak dobrze. Samochód jeszcze mnie nie słucha. Wiem, jak przejeżdżać te zakręty, ale jak na razie nie robię tego tak, jak powinienem. Jak zwykle, Markus jest szczery do bólu. Jari Matti Latvala wygrał ten rajd w roku 2008. To było jego pierwsze zwycięstwo w Mistrzostwach Świata. Ale w ubiegłym sezonie było zbyt wiele niepowodzeń, w tym bodaj to najsłynniejsze podczas rajdu Polski. Khalid Al-Qasimi. On oczywiście nie czuje się najlepiej w tych warunkach i widać tego efekty. Są pierwsze straty, chociaż samochód nie został uszkodzony. A jak radzi sobie Kimi Räikkönen? Finn miał pecha już na początku rajdu, bowiem startował za wspomnianym Khaledem Al-Qasimi, gdy tamten wypadł, Räikkönen dogonił mieszkańca Zjednoczonych Emiratów Arabskich. No i przy nie najlepszej widoczności nie dało się po prostu jechać szybciej. Przez więcej niż połowę OS-u Al-Qasimi jechał przed nami i nic nie widzieliśmy. Nie był to więc udany początek, ale co mogliśmy zrobić? Nie dało się jechać na zderzaku, więc musieliśmy zwolnić. Po pierwszej pętli, po czterech odcinkach specjalnych, Sebastian Loeb przed Mikko Hirvonenem. Daniel Sordo jest trzeci, Latvala czwarty, a więc jakby wszystko zgodnie z planem. Szóste miejsce Markusa Gronholma, który nie zaprzyjaźnił się jeszcze ze swoim samochodem. A to nowy system punktacji, jaki obowiązuje w tym roku w Mistrzostwach Świata. Identyczny jak w Formule 1. Inna sprawa, że w Formule też został zmieniony, a więc punktowanych pierwszych 10 miejsc. Za zwycięstwo aż 25 punktów. Kto je zdobędzie w Szwecji? I znów jesteśmy na rajdzie Szwecji. Któż to taki? Peter Solberg. Wygląda przy nim jak kilkunastoletni chłopiec. Wielkolud bez problemu dźwiga dwie przecież bardzo ciężkie opony. I już wiemy. Znaleźć się tutaj to dla mnie duże przeżycie. To wspaniałe mieć dookoła takich ludzi jak Peter Solberg czy Markus Gronholm. Rajdy to coś więcej niż tylko jazda samochodem. To wyjątkowa kombinacja wielu elementów. Trzeba wiedzieć, kiedy hamować, czytać opis trasy i wyczuwać, kiedy mamy dobrą trakcję, a kiedy złą. To wszystko jest wyjątkowe i niewiele osób na świecie potrafi to robić na najwyższym poziomie. Tak mówi Magnus Samuelsson. I tak dźwiga Petera Solberga. To przecież strongman, zdobywca tego tytułu w 1998 roku. A może kolej na Mariusza Pudzianowskiego? Może on też wystartuje w rajdzie? Dodajmy od razu, że Samuelsson ukończył rajd Szwecji. Zajął 36. miejsce za kierownicą Subaru Imprezy Grupy N na 44 sklasyfikowane załogi. Znacznie wyżej powinien być w niedzielę na mecie Sebastien Ogier, jak na razie, piąty. Ale ten odcinek specjalny, piąty OS, rajdu Szwecji, przyniósł zmianę lidera. Najszybciej pojechał tę próbę Mikko Hirvonen, pokonał Loeba o blisko 11 sekund. I naturalnie został liderem rajdu. Mikko, pokazałem ci twój czas. Byłeś o 10,8 sekundy szybszy, ale nie ma radości na twarzy. Wiem, ale ten czas może mnie drogo kosztować. Warunki były bardzo złe i możliwe, że za bardzo dałem w kość oponom, podczas gdy Sebastian je oszczędzał. To się wkrótce wyjaśni. Zobaczymy, jakie będą czasy na kilku następnych próbach. Opony, a raczej dbałość o te opony w tych trudnych warunkach, to jeden z kluczowych elementów jazdy w rajdzie Szwecji. Trzeba jechać tak, aby nie gubić słynnych wolframowych kolców.
mieszka za jaskółajkę kochy. Jari Matti Latvala odbył z pewnością wiele rozmów z Malcolmem Wilsonem, szefem Forda, aby jechać ostrożnie, delikatnie i nie popełniać takich błędów jak ten przed chwilą. Na szczęście nie był on zbyt kosztowny. Latvala mógł pojechać dalej. Ale okazuje się, że ten zakręt sprawiał kłopoty wielu kierowcom. Nie zmieścił się w niego również Sebastian Ogier. A Peter Solberg stracił 18 sekund na pierwszym Super OS-ie. I to nie była ostatnia strata Solberga w tym rajdzie. Tutaj wylądował w zaspie śniegu na poboczu. Kibice pomogli i Solberg powrócił na trasę. A w pechowym miejscu, które oglądaliśmy już wcześniej, zaparkował kolejny zawodnik, Matthew Wilson. I wtedy nadjechał Peter Solberg, który nie spodziewał się takiej niespodzianki. Niestety, nie udało się. Samochód Solberga uderzył w samochód Matthew Wilsona. Młody Anglik był nieco rozgoryczony i rozżalony. Ale jasne jest, że Solberg w takich warunkach, na śniegu i lodzie, nie był w stanie zahamować w miejscu. Ucierpiał trochę fokus Wilsona, na szczęście. Uszkodzenia nie były duże. Śnieżne zaspy mają wyjątkową siłę przyciągania. Tym razem ofiarą śnieżnych zasp padł młody Norweg, Mats Østberg. Okej, nic się nie stało. Kimi Räikkönen miał tym razem sporego pecha, chociaż Kyle Lindström, czyli były pilot Tomiego Mäkinena, nie może się nachwalić byłego mistrza świata. Najpierw też zaparkował w tym samym miejscu, w którym wcześniej zrobiło to kilku innych kierowców, a później wpadł w zaspę, gdzie nie było ani jednego kibica. No i proszę, Kimi osobiście, własnoręcznie musiał szuflować. Wściekły był na załogę helikoptera, która filmowała te zdjęcia. Mogli mi raczej pomóc, komentował później Kimi. Ale zjawił się na przegrupowaniu w słynnym Torsby. W okolicy tego miasteczka przed laty rozgrywano OS-y na zamarzniętym jeziorze. To właśnie ta załoga helikoptera naraziła się Kimiemu. Henning Solberg, drugi z braci Solbergów, tym razem z nowym pilotem obok niego, Austriaczka Ilka Minor. Henning Solberg postanowił zmienić język, jaki obowiązuje w jego samochodzie. Jego poprzedni pilot dyktował mu naturalnie po norwesku. Natomiast teraz Norweg z Austriaczką dogadują się po angielsku. Podobno tak łatwiej i szybciej. Po 8 odcinkach specjalnych, po pierwszym dniu rajdu Mikko Hirvonen z niewielką przewagą nad Sebastianem Lewem. Ostatni OS tego dnia, więc Super OS w Karlstadt, znów wygrał Sebastian Loeb i minimalnie zmniejszył stratę do Hirvonena. Następny dzień rajdu wita wszystkich bardzo niską temperaturą, blisko minus 20. A serwisy muszą przecież pracować, a w tych warunkach nie jest to łatwe. Bardzo wcześnie rano kierowcy przyjeżdżają do Hackforsch po zamkniętym parku maszyn w Karlstadt. Mieliśmy trochę emocji na Super OS-ie wczoraj wieczorem. Mikko rozerwał osłonę płosi i bardzo ważne, abyśmy rano usunęli uszkodzenia. Mamy tylko krótki, 15-minutowy serwis. Jak widzimy, sprzęt odmawia w takich warunkach posłuszeństwa. Wielkie lewary używane
przez zespoły rajdowe. Też nie chcą pracować tak, jak to ma miejsce w innych rajdach. W przypadku samochodu Hirvonena, lewarek, kto wie, może nawet przymarzł do podwozia. No ale od czego są wytrawni mechanicy? Rozwiązali ten problem w moment. W nocy było tak zimno, że chociaż lewary i cały sprzęt mieliśmy zabezpieczony, to olej w nich i tak tężał dość szybko. W efekcie lewary nie pracują tak sprawnie jak normalnie, podobnie jak wiele innych urządzeń w tych warunkach. Kibice też są wytrwali. Jest jeszcze ciemno. A na słynnym odcinku specjalnym Vargasen już są tłumy. Są oczywiście w pobliżu miejsca, które zna każdy rajdowy kibic na świecie. Collins Crest, a więc Hopa Collina, oczywiście słynnego Collina McRae. To tutaj przybywają te liczące kilka, może nawet kilkanaście tysięcy ludzi tłumy. Vargasen będzie przejeżdżany dwukrotnie. Podobnie jak każdy inny OS, w tym słynne Sagan, a więc ulubiony OS Markusa Gronholma i nie mniej znany Frederiksberg. ...118 km OS-owych jako pierwszy na trasę pierwszej sobotniej pętli składającej się z czterech OS-ów wyrusza naturalnie lider rajdu, Mikko Hirvonen. Dawno nie było takiej zimy podczas rajdu Szwecji. Ale opony wyposażone w kilkaset wolframowych kolców robią swoje. Po przejeździe kilkudziesięciu samochodów w wielu miejscach zaczyna pojawiać się szutek. Dani Sordo wystartował w styczniu w słynnym rajdzie arktycznym, niezaliczanym przecież do Mistrzostw Świata, i odniósł tam zwycięstwo. Najprawdopodobniej dzięki temu tutaj spisuje się znakomicie. Ale najszybciej jedzie Mikko Hirvonen. Już po 6 kilometrach ma blisko 2 sekundy przewagi nad sześciokrotnym mistrzem świata Sebastianem Loebem. Po 20 kilometrach ta przewaga jest znacznie większa. Sordo traci już przeszło 7 sekund. I Hopa Collina zdusił samochód. Nie wykonał długiego skoku. Podobnie Sebastian Loeb. Oni wiedzą, że długi skok to strata. I obaj główni pretendenci do zwycięstwa są już na mecie. Loeb traci coraz więcej do Hirvonena. Pojechałem dobrze ten OS, ale Mikko był bardzo szybki, szczególnie w wolniejszych partiach. Jest zawsze szybszy niż ja. Nie wiem dlaczego. Wczoraj było tak samo i dziś znów, a staram się jak mogę. Dani Sordo. Długi skok, a więc straty będą większe. I Henning Solberg też sprawił frajdę kibicom. Też wykonał długi skok. Na następnym odcinku, na słynnym Sagan, najszybszy był Sebastian Loeb. Mikko Hirvonen. Drobne przygody. A na drugim miejscu na tej próbie był Markus Gronholm na tym OS-ie, który lubi najbardziej. Hirvonen po tej przygodzie nie stracił jednak pozycji lidera.
Dani Sordo rywalizuje o trzecie miejsce z Jari Matti Latvalo. Przypomnijmy, że Latvala triumfował w tym rajdzie przed dwoma laty, a Sordo popełnia pierwszy większy błąd. Na szczęście dla Hiszpana, bez większych konsekwencji. Stracił po prostu kilka, co najwyżej kilkanaście sekund. Ale wraca do gry. W takich sytuacjach nieodzowna jest pomoc pilota i jego znakomita orientacja. I wspomniany już kilkakrotnie 42-letni Markus Grönholm. Pierwszy przejazd OS-u Zagen. Najszybszy OS w rajdzie. Zobaczmy, z jakimi prędkościami jedzie na takim odcinku specjalnym mistrz nad mistrze, Markus Grönholm. Do tego jeden z najsympatyczniejszych zawodników w ostatnim dziesięcioleciu w Mistrzostwach Świata. Kręta partia, więc prędkości jeszcze nieco mniejsze, chociaż tutaj po lodzie i śniegu podróżujemy już z prędkością przeszło 150 km, 160, 170. Jak szybko może tutaj pojechać Markus Grönholm? 190 km na godzinę po lodzie i po śniegu. Tak jeździ dwukrotny mistrz świata. Po 12 S-ach Hirvonen przed Lebem Sordo i Latvalą. A na naszych ekranach park serwisowy na lotnisku Hagfors. To tutaj właśnie dokonuje się szybkich napraw. Przygląda się wszystkiemu następca tronu Szwecji. Tutaj zakłada się na koła nowe, słynne okolcowane opony. Odcinki podczas drugiej pętli będą bardzo trudne. Ostatni będzie przebiegał całkowicie po szutrze. Ale tak dzieje się właśnie, gdy OS przejeżdżany jest dwukrotnie. Gdy niszczysz lub gubisz kolce, jest bardziej ślisko, a gdy w rezultacie częściej uślizgujesz samochód, to bardziej niszczysz opony. Trzeba więc znaleźć jakiś kompromis. A ten kompromis nie jest łatwo znaleźć. Przekonał się o tym Kimi Räikkönen. To on jest bohaterem naszej krótkiej historii o kierowcy, byłym mistrzu świata Formuły 1, który zasmakował w rajdach. Nie tylko, zresztą on. 139 wyścigów w karierze, 16 pole position, 17 zwycięstw, 57 razy na podium. Graham Hill, Jim Clark, Robert Kubica, Mika Häkkinen. To tylko kilku z licznej grupy kierowców Formuły 1, którzy myślą o rajdach. Wszystko jest tutaj inne. Formuła 1 i rajdowe Mistrzostwa Świata są na szczycie sportów motorowych, ale to zupełnie różne dyscypliny. Sama jazda, ludzie, atmosfera oraz warunki są zupełnie inne niż te w Formule 1. Podobieństwa to kierownica, cztery koła i pedał gazu, ale rajdy to większe wyzwanie od Formuły 1. Startowałem dopiero w 5 rajdach, a więc w niewielu w porównaniu do innych, którzy rywalizują w rajdach od wielu lat. Jestem tutaj, aby się uczyć i mam nadzieję, że będę uczył się szybko i osiągnę kilka znaczących rezultatów w Mistrzostwach Świata. Odcinek specjalny numer 13. A więc drugi przejazd próby Vargasem. Tej próby, na której zlokalizowana jest Hopa Kolina. Hirvonen w 2006 roku skoczył tutaj przeszło 40 metrów. A w tym roku najdalej nikomu nieznany 18-letni Norweg Marius Asen, który skoczył dalej od Khaleda Al-Kasimi. Hirvonen, ładne lądowanie. Nie było żadnych problemów. Sebastian Loeb też prawdopodobnie zdusi ten skok. Bez fajerwerków. Jari Matti Latvala też spokojnie.
Latwal walczy o trzecie miejsce z Danim Sordo. Na 13 OS-ie jest najszybszy. Ciężkie lądowanie w wykonaniu Khaleda Al-Qasimi. Hirvonen tymczasem założył nowe opony na przednie koła w swoim samochodzie. W tym rajdzie wolno mieć dwa zapasowe koła. I cały czas odbywa się ta ruletka, ten hazard. Kto kogo przechytrzy? Leb postanowił nieco dłużej przytrzymać komplet świeżych opon. I okazuje się, że chyba tym razem dokonał niewłaściwego wyboru. Hirvonen jest cały czas od Leba wyraźnie szybszy. Po 15 próbie, a więc po drugim przejeździe Frederiksberga, przewaga Hirvonena wzrosła do 23 sekund. Na poprzednim OS-ie powiedziałeś, że oszczędzałeś opony na tę próbę. Czyżby nie dało to rezultatu? Nie. Na tym OS-ie miałem bardzo dobre przednie opony, ale zniszczone tylne i samochodem nie dało się jechać. 15 próba. Dani Sordo musi się zatrzymać. Zapomnieli wyjąć osłonę chłodnicy. Silnik zaczął się przegrzewać. I w tym momencie było już jasne, że Sordo straci trzecią pozycję na rzecz Jari Matti Latvali, który dodatkowo był najszybszy na tym OS-ie. Markus Grönholm, sensacja, wygrywa odcinek specjalny, swoje ulubione Sagan. Ale na Frederiksbergu wpada w zaspę. I to nie koniec kłopotu drugiego Markusa. Urywa dodatkowy zestaw świateł. Będą potężne straty. Drugi dzień rajdu kończy jeszcze krótki odcinek w Hackforsch, który sensacja. Pada łupem Martina Prokopa, mistrza świata juniorów, a w pierwszej czwórce były aż trzy samochody Super 2000. Nie będzie łatwo, mówi Leb przed trzecim dniem rajdu. Od początku walczę z Miko, ale odrobienie 16 sekund straty podczas jednego dnia będzie bardzo trudne. Sześciokrotny mistrz świata wychodził już jednak nie z takich opresji. Hirvonen czy Leb? O tym opowiemy Państwu po krótkiej przerwie. Trzeci, ostatni dzień rajdu Szwecji. Łosie to zawsze jeden z tych sympatycznych elementów tego wielkiego widowiska rozgrywanego wokół miasta Karlstadt w regionie Värmland. Karlstadt to niewielkie miasteczko liczące 60 tysięcy ludzi, aż wierzyć się nie chce, że podobno tutaj jest najwięcej słonecznych dni w roku w Szwecji. Bardzo dużo jest na pewno fantastycznych kibiców. Tak wygląda ostatni dzień rywalizacji. 5 odcinków specjalnych, aż 101 kilometrów. Jeszcze wiele może się zmienić. Przypomnijmy, że Hirvonen ma niewielką w sumie przewagę nad Sebastianem Lebem. I dwie pierwsze próby. Ramen i Värmulsasse. Trzeciego dnia w niedzielę zapowiadają się największe problemy z okolcowanym ogumieniem. Nawierzchnia szutrowych OS-ów pokrytych lodem i śniegiem jest zdecydowanie w najgorszym stanie. A organizatorzy włożyli wiele wysiłku, aby przygotować właściwie OS-y. Polewano je wodą, wyrównano po zapoznaniu z trasą. A jako pierwszy na tej trasie jest naturalnie Mikko Hirvonen. Za nim Sebastian Leb. Trzeci to Jari Matti Latvala, któremu z całą pewnością Malcolm Wilson
Kilkakrotnie powtarzał, że chce go widzieć na podium, właśnie na tym trzecim miejscu. 330 Milan et Gauchy, 150 mètres. Sebastian Loeb nie poddaje się. Jest szybszy od Hirvonena, ale zaledwie o 0,2 sekundy. Odnotujmy, że na tej pierwszej próbie trzeciego dnia znów z najlepszej strony pokazał się Markus Grönholm, który odnotował trzeci czas. Jakie wyniki przyniesie OS numer 18? Ścierpa nam skóra. Sebastian Loeb miał w tym miejscu bardzo dużo szczęścia. Wszystko w porządku, pokazał swojemu pilotowi, ale czas nie był rewelacyjny. Sebastian Loeb o 7,3 sekundy wolniej od Nico. Co się stało? Przestałem walczyć, nie mam szans. Jechałem na granicy możliwości. Nico nie robi błędów i jedzie tak szybko jak ja, więc teraz wolę ukończyć rajd na drugim miejscu. Takiej deklaracji dawno nie słyszeliśmy, a może nawet nigdy, z ust 6-krotnego mistrza świata. Sebastian Ogier jedzie po 5. miejsce, ale tutaj miał sporo szczęścia. Dobrze, że Łoś zdążył uciec przed nadjeżdżającym Citroenem Ogier. Kimi Räikkönen kilkakrotnie gościł na tym rajdzie w Zaspie, a więc zmieniamy mu przydomek. Już nie Iceman, tylko Snowman. Ale ostatecznie Kimi zaliczył niezły rajd. 30. miejsce w generalce. Tak będzie na mecie w Karlstadt, a na 3 OS-y przed końcem Hirvonen powiększa przewagę nad Loebem, który, jak nam publicznie oświadczył, po prostu rezygnuje z walki o pierwsze miejsce, a w parku serwisowym pojawił się Kenny Block. Zobaczymy go na starcie już w rajdzie Meksyku. Słynny Amerykanin, znany przede wszystkim z kaskaderskich popisów w X Games. A najszybszym kierowcą w grupie samochodów S2000 jedną z gwiazd tego rajdu był Per Gunnar Andersson, który otrzymał nagrodę Spirit of the Rally, a wręczał Simon Long, a więc szef North One Sport. Taką właśnie nazwę ma obecnie promotor rajdowych mistrzostw świata. Już nie ESC, ale North One Sport. Na 21 odcinków specjalnych Kimi 7-krotnie był w pierwszej dziesiątce. Raz nawet był 6. Kai Lindström mówi, że będą z niego ludzie. Peter Solberg po błędach w pierwszej fazie rajdu ostatecznie kończy imprezę na 9. miejscu. Małe rozczarowanie byłego mistrza świata. Zdecydowanie wyżej jego starszy brat z nowym pilotem, Ilkka Minor. 6. miejsce w generalce. Sebastian Ogier ukończy ten rajd na bardzo dobrym 5. miejscu. Już mówi się, że to następca słynnego, już legendarnego Sebastiana Loeba. A Mikko Hirvonen jedzie po swoje 12. w karierze zwycięstwo w Mistrzostwach Świata. Sebastian Loeb zdaje sobie świetnie sprawę z tego, iż nie jest w stanie zagrozić znakomicie dysponowanemu Finowi. Przypomnijmy, że Hirvonen wystartował już w tym roku w niezaliczanym do Mistrzostw Świata rajdzie Monte Carlo. Wystartował tam innym samochodem, Fiestą Super 2000, i też odniósł zwycięstwo. A tak cieszyli się fińscy kibice, którzy już wiedzieli, że ich pupil jechał po swoje zwycięstwo pierwsze w rajdzie Szwecji.
Na 22. miejscu w klasyfikacji generalnej rajd Szwecji ukończył Michał Sołowow. Gdyby nie strata 5 minut na 18. próbie na skutek postoju w zaspie, byłoby z całą pewnością wyżej. Ale i tak Sołowow ukończył ten rajd w znakomitym towarzystwie, oczko przed nim. Był bowiem Markus Grenholm, a za Sołowowem na 23. pozycji uplasował się Armindo Araujo, a więc mistrz świata kierowców samochodów produkcyjnych. A rajd Szwecji, 60. jubileuszowy, padł łupem Mikko Hirvonena, a więc zwycięstwo Fina na początek tegorocznej edycji Mistrzostw Świata i od razu 25 punktów. To jest bardzo dobry początek sezonu. Po zakończeniu poprzedniego powiedziałem sobie, że muszę spróbować wygrać więcej rajdów. A teraz wygraliśmy ten pierwszy w sezonie i to jest bardzo, bardzo dobry początek. Jestem bogatszy o rok doświadczeń i widzę już tego efekty, przynajmniej w tym rajdzie. Mam nadzieję, że w tym roku utrzymamy tę formę dłużej. W klasyfikacji producentów naturalnie na pierwszym miejscu Ford. Dzięki pierwszemu miejscu Hirvonena i trzeciemu Latwali. A następna runda Mistrzostw Świata, pierwszy weekend marca, rajd Meksyku z kolejną polską załogą. Tym razem pojawią się tam Michał Kościuszko z Maćkiem Szczepaniakiem w zupełnie nowym samochodzie, Fordzie Fiesta S2000. Triumf Hirvonena był jednocześnie 74. zwycięstwem Forda w Mistrzostwach Świata. Tym samym Ford jest na pierwszym miejscu wraz z Lancią w klasyfikacji wszechczasów. Nie mamy wątpliwości, że w tym roku będzie wkrótce samodzielnym liderem. Zapraszamy Państwa na naszą kolejną relację. Relację z rajdu Meksyku. A dziś do widzenia mówi Andrzej Borowczyk.